Siema, pan tata z tej strony. Jaresek oczywiście. Muszę zobaczyć, czy przyszedłem. Nie ma jakichś grzybków. Wiecie co? Kawał już przyszedłem. Nie ma nic kompletnie. Ale chodź tu, Ares. Musimy to sprawdzić. Ale mam pierwszego. Zobaczcie, jaki piękny, szlachetny. Zdziwiłbym się teraz, bo nie ma nawet malutkich. A to jest jakiś, nie wiem, ale strasznie dziwny. Ale jest piękny znak. Twardziel, skała. Piękny jest. Takie mi się podoba. Coś fajnego. Poszukamy tu jeszcze troszkę. Ale pójdziemy potem w inne miejscówki, bo tu przyszedłem, to wszystko raczej nie ma nic. Ale ten to jest skała. Ale piękniuszki. Ale jeden. No. Jeden, no trudno. Do koszyka. Jeden to już jest coś. Jak jest jeden, to kilka może być. Ale nie wiem. Powiem wam, dosyć kawałek przeszedłem i nie było nic. To jest pierwszy. Chodź, Aresku, tu. No ale jeszcze tu poszukamy. Także zobaczymy, może coś będzie. Ale są mi kureczki. Takie dosyć małe. Szkoda. No ale zawsze to tam parę kureczek. Tu jedna, tam dwie, tu pięć. Coś tam wpadnie. Mogły być troszkę większe. No ale trudno. Dobra, pozbieramy. Dzisiaj przyszłem. Wszedłem na grzybki sobie. A tak pochodzić. Ale powiem wam, leje jak skurczybyk. No już mam. I prawdziwek się trafił. I kureczki. Coś się zaczyna dziać. Ale jeszcze nie jest to, co powinno być. Pochodzimy jeszcze troszkę. Zobaczymy potem miejscóweczkę. Zmienimy. Pojedziemy w inny las. Zobaczyć, czy tam się coś nie wykluło. Tu jest licho, ale już jeden jest, to już jest dobrze. Trochę kureczek wpadło. Jest nieźle. Tam jeszcze pójdę do końca zobaczyć i wrócę się z powrotem. A to były trzy. Chyba prawdziwe. Ale zjedzone już. Takie maluchy. A już. Już zjedzone. Fajnie. Albo jeden jakiś taki zjedzony. Nie wiem. A zostawiam to. Niech to rośnie. To nie ma sensu. Jak to mówią, jak się nie najesz, to się nie naliżesz. Dobra, idę dalej. Ale już coś zaczyna wychodzić. Idziemy dalej. O kurde. Wiecie co? Miałem to nagrać. Coś mi się coś popierdzieli. Patrzcie, zerwałem teraz taki. Ale tak wyżarty przez te. Chodź tu. No, Ares, chodź. Tu sobie stał za nim. Widzicie? I chrząszcze go zjadły. Ale jest dobry znak. Dobra, idziemy dalej. Zobaczyć, czy drodze sobie stał. Zaś, nie klikłem. Dobra, idziemy dalej tu tą drogą. Idziemy te prawdziwki tam zobaczyć, czy są. Tu jest jeden, to już był dobry znak jest, no. Chodzę. Wam powiem, gdzieś tu widziałem. O, patrzcie. Widzicie? Te maluchy? Ładniutkie, śliczniutkie.
Piękne. No i takie mi się podoba. Takie powinno być. Ale się świecą. Jeden. Drugi. Coś się zaczyna, ale tam nie było. Teraz są dwa. Piękne. Takie maluche, piękne dwa. Cudowne. Dobrze opłacało się chodzić. Powinien opłacało się chodzić. Dobrze, do koszyka. Jeszcze tu poszukamy, może coś tu będzie. Trzeba chodzić. Takie maleństwa rosną. O, tu widzę. Piękniuśki. Ale piękne. Patrzcie. Cudowne. O, skała. Piękny. Taki piękny. Prawdziwy. Flajty. No cudo. Idę tu pochodzić jeszcze. Może coś się tutaj przydarzy. Tu już nie widzę w pobliżu, ale jeszcze tu sobie pochodzimy i zobaczymy. Ale ten to jest piękny. No takie to mi się podoba. Piękniuśkie. No coś wspaniałego. Do koszyka. Tam był stado saren teraz. Ale już poleciały, bo Aresa chyba zobaczymy. Idę tutaj jeszcze zobaczyć, pochodzić. Widziałem jednego grzybiarza. Pada, no ale deszcz, grzybiarz, twardziel. Chodzi po tym deszczu, tak jak ja. O, tu bym nie zauważył teraz. Patrzcie, pod nogą. Jaki mali, no. Jaki maluszek, piękny. Piękny. Trochę za mały, ale tak zazwyczaj takich nie biorę. Ale dzisiaj zjadłem dzisiaj takie na kolację sobie. Takie piękne prawdziwki. Może coś mi się uda właśnie zjeść. Takie piczki, że nie widać ich, no. Człowiek tak chodzi, chodzi i nie widzi. Tylko trzeba powolutku chodzić i sprawdzać, czy ich nie ma. Dobra, idę tam dalej zobaczyć. No i znowu się doczekałem. Doczekałem się, ale czeka. Jakie piękne jest. No nie. Teraz to normalnie serducho mi stanęło. Ale cudowne. I ja doczekałem się w końcu na te prawdziwe. Może nie, jak to mówią, dupy nie urywa. Nie ma za dużo, ale patrzcie jakie krągłe grubaśne. Piękne. Do koszyczka. Pięknie już się potem je obrobię. Teraz jest na pewno mokro i wszystko, ale są twardziele, także myślę, że będą dobre. No cudownie. Dobrze. To dzisiaj nie będzie śmieciów żadnych. Idę tu jeszcze pochodzić. Posprawdzać. Może akurat coś jeszcze. Będziemy sobie tu chodzić powolutku. Posprawdzamy. Może uda się jeszcze coś. Już i tak jestem szczęśliwy, także super. Nawet czy leje, czy nie leje, jest fajnie. Pięknie jest, piękne prawdziwki. Piękne, piękne. W tym koszyczku jak pięknie wygląda. Dobra. Chodzę. Ale już prawdziwków nie ma. Ale kanikula jest taka fajna. Gruba. Mokra. Zlana deszczem jak skoczyli. Niech sobie rośnie. Jest piękna. Niech sobie rośnie, ale jest tylko jedna. Ale jest. Kaniuchy też się zaczynają. Jeszcze tu sobie pochodzę. Posprawdzam. Ares mi się plącze pod nogami. Ale już widzę, że nie ma za bardzo. Albo nie widzę, takie malutkie są. Na pewno są gdzieś pod liśćmi pochowane, ale są za małe po prostu i muszą poczekać. To znaczy ja muszę poczekać, aż wyjdą. Ja ich nie widzę. Co tam jest? Maleństwo, ale to jest nie. Grawka. No i nie ma. Kania. No, tam jednak była taka mniejsza jeszcze, a to już nie nagrywałem.
Ta była ładniejsza. Nie ma nic. Już nie ma nic. Kosze tu mam piękne, te prawdziwki. Takie mi się podobają. Super, może nie ma ich za dużo, ale są. I to jest fajnie, bo zaczynają wychodzić. Także w naszym rejonie, tu w moim rejonie, zaczną się pokazywać coraz częściej. Będzie wysyp. Także tak jak mówiłem, pójdę sprawdzić na te prawdziweczki, zobaczyć czy rosną. Już tam nie idę. Idę w kierunku samochodu. Starczy tych kilometrów na dziś. Dobra, serducho dla was. To do następnego. Jakbym coś znalazł, to jeszcze dogram. Bo mam dosyć daleko do samochodu, także może jeszcze coś się trafi. Oby. To pa, pa, trzymajcie się. Rysek też was żegna. Tak jak mówiłem, jak znajdę coś, to wam dogram. Tu chyba widzę, że jest prawie. Stój, Jarek. Siad ładnie. Siad. Jeden. Piękny usi. No. Piękny. Ślimaczki jeszcze na nie. Ślimaczki. To jest mój grzybek, nie wasz. Idźcie. Piękny. Taka gruba noga. Taki grubaśny twardziel. Piękny jest. Czyli się zaczyna. Piękny, naprawdę. Cudowny. Był taki większy troszkę. Ale dobrze, jeszcze z tych młodych. Do koszyczka. Tak, trochę śmieciuchów też już jak mam. A jak zawsze jak gdzieś widzę, to wezmę. Tylko flaszek nie zbieram teraz. Takie lekkie rzeczy, bo mam grzybki w koszyku. Skoro było, chociaż mam w kieszonce, tu mam po boku reklamówkę. Ale poszukamy jeszcze grzybków. Dobra, to chyba już na tyle będzie na dzisiaj. To jeszcze raz serducho dla was. Pa, pa.